Grzegorz Waliszczak z LO numer 1 imienia Stanisława Staszyca i Krzysztof Łapan z LO numer 2 imienia Joachim'a Chreptowicza są bez wątpienia dumą powiatu Ostrowieckiego. Ci wyjątkowo uzdolnieni uczniowie otrzymali w tym roku stypendium prezesa Rady Ministrów. Dyplomy z rąk premier Beaty Szydło oraz minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej odebrali 14 października w Dniu Edukacji Narodowej. Dla Grzegorza i Krzysztofa nagroda ta to duże wyróżnienie. To bardzo e, wielka przyjemność dla mnie być nagrodzonym za moje osiągnięcia. Cieszę się, że moje dokonania w różnych olimpiadach zostały docenione. Jest to na pewno motywacja do dalszej nauki, do dalszego starania się i myślę, że to stypendium na pewno można wykorzystać właśnie, żeby jakoś dalej te nasze pasje rozwijać. A tych Grzegorz i Krzysztof mają wiele. Obaj interesują się językami obcymi. Grzegorz uczy się języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz arabskiego. Ponadto zgłębia wiedzę o języku hebrajskim i ormiańskim. Na swoim koncie ma tytuł laureata i finalisty wielu konkursów przedmiotowych. Jestem w tym roku laureatem z Olimpiady Języka Polskiego i Literatury. Oraz w zeszłym roku byłem laureatem Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, a także w zeszłym roku szkolnym byłem finalistą Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy Teologicznej oraz byłem także uczestnikiem Olimpiady z Języka Niemieckiego. Krzysztof to uczeń wszechstronny, o czym może świadczyć jego średnia ocena 6.0. Jest kilkukrotnym laureatem różnych konkursów przedmiotowych, najczęściej z języka angielskiego, w którym zawsze był bezkonkurencyjny. Uczeń niewątpliwie uzdolniony, a przy tym wyjątkowo skromny. Interesuje się na pewno tymi przedmiotami wiodącymi na moim profilu, czyli ścisłe przedmioty matematyka, fizyka, ale poza tym interesuje się też na przykład historią czy astronomią. A co do sukcesów, no to no nie wiem, który, który byłby taki najbardziej e, szczególny. Hmm. No Myślę, że, że olimpiady z, z języka angielskiego, również ten etap ustny w Krakowie, no to na pewno myślę, że to było jedno z bardziej takich, że tak powiem. Dyrektorzy liceów, do których uczęszczają stypendyści prezesa Rady Ministrów, nie kryją dumy i zachwytu nad swoimi uczniami. Grzesiek jest naszą perełką, jest taką wisienką na torcie. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że jest uczniem naszej szkoły. Jest po prostu człowiekiem nietuzinkowym, wybitnym, bardzo uzdolnionym, a przy tym niezmiernie elokwentnym, inteligentnym. No same ach i och. Licealistom podczas uroczystości odbioru stypendiów towarzyszyli dyrektorzy obu szkół oraz starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. To olbrzymie wyróżnienie, to pokazanie, że mamy bardzo zdolną młodzież w naszym powiecie, ale również mamy bardzo dobrych nauczycieli, że nasze, nasze szkoły potrafią... Te talenty znaleźć, te talenty bardziej uwypuklić. Nauczyciele pomagają uczniom w ich rozwoju i zdobywaniu wiedzy, choć praca z tak zdolną młodzieżą nie należy do łatwych zadań. Każdy nauczyciel, który uczy Grzegorza, musiał stwierdzić, że to jest praca dość wymagająca. Grzegorz jest wymagającym uczniem, który nie tylko chce posiadać ogólne informacje na jakiś temat, ale te informacje również bardzo szczegółowe. W konsekwencji nauczyciele muszą być bardzo dobrze przygotowani. Nauczyciele muszą bez przerwy doskonalić swój warsztat. Muszą być przygotowani na to, że młodzież, kolejne pokolenia, kolejne roczniki, podejmują się po prostu duże wyzwania po to, żeby móc. Na nowo kształtować te młode osoby, móc jeszcze wykrzesać nich dodatkową energię. Z taką wiedzą i zdolnościami Grzegorz i Krzysztof z pewnością w przyszłości jeszcze wiele z siebie wykrzeszą. Pozostaje zatem życzyć im dalszych sukcesów i osiągnięcia wyznaczonych celów w życiu.